Witam, nazywam się Piotr Podkówka, jestem przedstawicielem firmy AgroEffect. Gościmy dzisiaj w gospodarstwie Hieronima Głowika. Będziemy dzisiaj uczestniczyć razem z naszym klientem w pracach polowych. Hirek, powiedz, co będziemy dzisiaj robili? No dzisiaj kolejny dzień zbiorów rzepaku. Piękna pogoda, znajdujemy się w miejscowości Nosale, gmina Branin, powiat Kępno, województwo wielkopolskie. Piękna pogoda, także zapraszam. W roli głównej będzie nasz kolejny kombajn, akurat dzisiaj model T660i. Chłopacy, pełna moc. Jedziemy w pole. W tej chwili, z tego co wiem, posiadasz dosyć znaczny areał, który uprawiasz. Powiedz mi, jakie były początki, jak zaczynałeś? To znaczy, początki były bardzo wesołe i trudne oczywiście. Tak, zaczynałem, ja przyjąłem gospodarstwo, częściowo przyjąłem gospodarstwo po rodzicach. To był 1994 rok, to było tam kilka hektarów. No i się zaczęła przygoda z rolnictwem, którą zawsze od dziecka byłem pasjonatem niesamowitym rolnictwa, no tym żyję, do dzisiaj tym żyję i moi synowie również żyją tym rolnictwem. Zaczynaliśmy od paru hektarów i tak sukcesywnie to powiększałem. Jeszcze jak byłem w szkole średniej, mając 18 lat, kupowaliśmy z agencji, jeszcze tata mi pomagał, grunty tu takie duże z agencji. Następnie tak prowadziliśmy hodowlę, produkcję tego tucznika, różnie było. Ale w ostatnich 10 latach takie żeśmy zrobili duże po prostu takie skoki i zwiększenie gospodarstwa, czy zakupów, czy jakichś tam innych tematów. Także nie tylko prowadzimy gospodarstwo rolne, ale również świadczymy usługi związane z działalnością rolniczą, ja czy moja żona Ewelina. No tak się zaczęło, no działamy i tylko i wyłącznie stawiamy na dobry sprzęt, bo to jest tylko przyszłość. Dobry sprzęt, jeszcze raz dobry sprzęt. Możesz, Hirek, opowiedzieć nam o swojej strukturze zasiewów, co uprawiasz i jak to wygląda? Nasze gospodarstwo to takie, można powiedzieć, ukierunkowane wiele upraw. To nie, że na przykład jest jakaś tam połowa tego, czy rzepaku, czy ziemniaków, czy jakiś inny upraw. U nas jest tak, powiedzmy na 100% upraw to jest 70% kukurydzy, czyli 800 hektarów kukurydzy uprawiamy. Następnie dużo jest buraka cukrowego, ziemniaki przemysłowe uprawiam również. Następnie uprawiamy dużo rzepaku. Rzepak oczywiście zboża. Zboża mamy począwszy od pszenicy, poprzez pszenżyta, jęczmienie, ozime, jare, bo też prowadzimy hodowlę tucznika. Ale stawiamy na nowoczesne maszyny. Nowoczesne maszyny, które możemy, mi się wydaje, tylko zakupić na firmie AgroEffect. No właśnie, a powiedz jaki masz na dzień dzisiejszy park maszynowy? Jakie plany na przyszłość? Na dzień dzisiejszy 80% ciągników to, a jest ich trochę u nas, to wszystko jest John Deere. Jak zawsze od małego dziecka gdzieś tam widziałem dziecka, to było bardzo dawno, widziałem gdzieś tam jakiegoś John Deere'a, to mi się po prostu iskierka w oku świeciła. No i takie przyszły czasy, jakie przyszły, że czas było zakupić te John Deere. No, także stawiamy na tą firmę z paru po prostu warunków. Przede wszystkim jest to firma potężna, ma niesamowity serwis. Jeżeli chodzi o magazyny częściami zamiennymi, to nie wiem, kto może mi dorównać na naszym rynku.
jakbyś mógł takie podstawowe zalety tej maszyny, tego kombajnu T660i wymienić. Takie, które się wyróżniają. No, ten kombajn to mogę powiedzieć w ten sposób, bo też kosiłem różnymi kombajnami. On się nadaje na gospodarstwo, w którym uprawia się nie tylko kukurydzę, nie tylko rzepaki. On jest na po prostu neutralny do wszystkiego. Przede wszystkim pokazuje bardzo małe straty, jeżeli chodzi o straty z tyłu za kombajnem. Nie jest aż tak duży. Nadaje się na takie, nawet może można powiedzieć, nie za duże gospodarstwa, na nie za duże kawałki jakichś gruntów. Ma niesamowity, prosty ten układ sterujący tej maszyny. Silnik ma na te potrzeby, co on potrzebuje, to ten silnik, który mamy założony, to w zupełności wystarcza. Zbiornik jest bardzo duży. Wysyp niesamowicie wydajna żmijka. To jest parę sekund, wywalamy którąś tam tonę na zewnątrz. Header, przykładowo ja mam tu zamontowany, to jest 760 w tym kombajnie i studo rzepaku jest Vario. To jest coś niesamowitego, że ktoś takie... Ja bym tego nawet może kiedyś nie zamówił, ale dzisiaj, kto zamawia kombajn, to mogę powiedzieć, tylko i wyłącznie jest Vario. To jest parę sekund i kombajn jedzie w rzep, z rzepaku, w zboże. Coś pięknego, naprawdę. I to nie są aż tak duże pieniądze, nie? Maszyna godna polecenia. Powiedz, Hirek, dlaczego AgroEffect? Dlaczego wybrałeś firmę AgroEffect? Firma AgroEffect to współpracuje od dawien dawna czasów. Przede wszystkim, dlaczego? Opieramy się przede wszystkim na bliskością serwisu, bo można maszynę sobie kupić gdzieś tam 200-300 km od gospodarstwa, ale maszynę się kupuje tylko raz. Tu chodzi o serwis. Chodzi o takie coś, że mam problem z daną maszyną, czy to będzie komet, czy jakiś ciągnik, dzwonię do chłopaka, do serwisu, oni są w stanie do mnie przyjechać parę minut na pole nawet, no, to około 15-20 km. Ja mamy grunty położone wokół naszej tutaj siedziby AgroEffect System. AgroEffect System, no to my handlujemy nie tylko z maszynami, ale również zakupujemy praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o środki roślin, ochronę roślin, czy nawozy, czy sprzedajemy te rzepaki. Także myślę, że ta firma to jest godna polecenia, a odnośnie maszyn, to co tu dużo dyskutować, no chuj, no, kogo znajdziesz lepszego? Co tu porównywać? Ja to nie porównuję, ale nie można porównywać czegoś do czegoś, nie? Także dziękuję Ci, Hirek, za wywiad, za udzielone informacje. Życzę Ci udanych żniw, no i przede wszystkim też zdrowia, no i pogody ducha, żebyś był dalej takim optymistą, jakim jesteś i na pewno będzie wszystko dobrze. Dzięki. A ja Tobie dziękuję, Piotrek, za współpracę i za takiego handlowca życzę każdemu klientowi każdej firmy, nie tylko AgroEffect. Dzięki.